Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto wybrane propozycje kulturalne na najbliższe dni. W piątek, 26 stycznia, na 20 koncert walentynkowy zaprasza drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Tym razem uczniowie opowiedzą o miłości jak z bajki. Podczas koncertu tradycyjnie będą zbierane datki na rzecz cieszyńskiego hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty. Koncert w Teatrze imienia Adama Mickiewicza będzie można zobaczyć o godzinie 11 i 17. W piątek na cieszyńskim rynku będzie można zatańczyć, a im więcej tańczących par pojawi się na rynku, tym większe szanse na pobicie rekordu Polski w ilości osób jednocześnie tańczących poloneza. Tradycyjnie spotkanie to poprowadzi zespół szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Początek wydarzenia w samo południe oczywiście na płycie rynku. A jeżeli ktoś nie lubi tańczyć, ale za to miałby ochotę wysłuchać ciekawego wykładu, to taką propozycję ma dla Was Książnica Cieszyńska. O godzinie 17 odbędzie się tam prelekcja poświęcona jednemu z najcenniejszych rękopisów, który pozostaje ściśle związany z dziejami powrotu Śląska Cieszyńskiego do Polski. Chodzi o pamiętnik Pawła Stalmacha. Ilustrowaną prezentację multimedialną przedstawi Wojciech Święs. W piątkowy wieczór nie zabraknie również mocnej rockowej propozycji. W cieszyńskim browarze zagrają trzy wschodzące formacje – Demontaż i Transgresja. A gwiazdą wieczoru będzie 8 lat w Tybecie. Witam serdecznie! Już w piątek zapowiada się kolejna zajedbawista impreza na scenie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury w Browarze Cieszyńskim. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół 8 lat w Tybecie, a ja do nich dołączę i zagramy kilka naszych parodii w aranżacjach rockowych. Będzie bardzo ciekawie. Jako supporty wystąpią zespół Demontaż i Transgresja. Bilety na tą zajedbawistą imprezę do nabycia w Urzędzie Miasta na parterze. No i oczywiście przed koncertem. Zapraszamy już w piątek! Browar Cieszyński, scena COK! W sobotę Muzeum Zabytkowych Motocykli zaprasza z kolei na 13 zimowy wjazd na Równicę. Jak podkreślają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie. Start spod bramy muzeum o godzinie 12. Dzień dobry, witam i o zdrowie na Nowy Rok pytam. Jeśli Wam dopisuję, zapraszam 27 stycznia 2018 roku, 13 zimowy wjazd na Równicę. Macie tam być. W Ustroniu w godzinach od 17 do 20 odbędzie się muzyczna zabawa na lodzie, Lodo Disco. W programie konkursy, animacje taneczne i zręcznościowe, mile widziane, oryginalne i barwne stroje. Dla osób, które się przebiorą, czekają niespodzianki. W czasie trwania zabawy wstęp na lodowisko będzie bezpłatny. Przypominam, start godzina 17, ustrońskie lodowisko przy Alei Legionów 3. Po sportowych atrakcjach w niedzielę 28 stycznia można wybrać się na ustroński rynek, by coś zjeść. Wielkie gotowanie rozpocznie się w samo południe. Wydawanie bigosu zaplanowano na godzinę 14. W ramach tego wydarzenia odbędzie się również koncert kapeli Beskidzcy z Buje oraz pokazy odgórnego spalania w ramach akcji Ustroń bez dymu z udziałem ustrońskich kominiarzy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.